Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym odnieść się do tego merytorycznego pytania i rzeczywiście bardzo ważnego, w jaki sposób obecnie służby w ramach tych instrumentów prawnych, którymi dysponują, zajmują się tym palącym i trującym problemem. Otóż, Wysoka Izbo, w tym tygodniu na polecenie pana premiera Mateusza Morawieckiego wezwałem wszystkich wojewodów. Zostali oni zadaniowani do przedstawienia szczegółowych informacji na temat wiedzy, ile tego typu nielegalnych wysypisk, jak również tych zalegalizowanych przez samorządowców, tak jak w wypadku chociażby tego wyjątkowo trującego problemu w województwie łódzkim przez starostę Polskiego Stronnictwa Ludowego, zalegalizowanego nielegalnego wysypiska śmieci. Otóż, proszę państwa, chcę poinformować, że wczoraj po południu wpłynęły informacje od wszystkich wojewodów. Straż Pożarna w ramach tych kompetencji, które posiada wspólnie z policją, dokonuje inspekcji i kontroli. Będziemy starali się również w najbliższym czasie o zakup dodatkowych dronów, które będą te obszary monitorowały z powietrza. Podchodzimy do tego problemu w sposób niezwykle poważny i odpowiedzialny, ale pozwólcie, szanowni państwo, na taką konstatację, że ten problem byłby znacznie mniejszy, gdyby przez ostatnie lata tak szerokim i niekontrolowanym strumieniem nie wlewały się, przepraszam za określenie, te świństwa, tak jak swojego czasu wlewała się w sposób niekontrolowany do polskich rafinerii paliwo poza jakąkolwiek kontrolą. Dziękuję serdecznie.